się termin wyborów do Sejmu Ustawodawczego. W Warszawie odbyło się pierwsze zebranie Państwowej Komisji Wyborczej. Przewodniczym komisji Kazimierz Zdrobski. W wyniku obrad przyjęto 4 państwowe listy kandydatów do Sejmu Ustawodawczego. Czołowym kandydatem listy Bloku Stronnictw Demokratycznych i Związków Zawodowych jest prezydent Bolesław Bierut. Jest to lista numer 3. Polskie Stronnictwo Ludowe otrzymało listę numer 1, Stronnictwo Pracy listę numer 2, Polskie Stronnictwo Ludowe Nowe Wyzwolenie listę numer 4. W imię interesów państwa polskiego dwa ostatnie stronnictwa występują na ziemiach odzyskanych wspólnie z Blokiem Demokratycznym. Wrócił do kraju znany pisarz śląski Gustaw Morcinek. Pierwsze swe kroki skierował Morcinek do szkoły w Skoczowie, gdzie był dawniej nauczycielem. Między pisarzem a dziećmi od razu nawiązała się nić serdecznej sympatii. Trudno rozstać się z małymi przyjaciółmi, ale w domu czeka praca. Morcinek przez 6 lat był więźniem obozów koncentracyjnych Sachsenhausen i Dachau. Przeżycia tego okresu na pewno pozostawią ślad w jego twórczości. Ale zasadniczym tematem nowych powieści i nowel Morcinka pozostanie na pewno Śląsk. Do Wrocławia zwozili Niemcy zrabowany w całej Europie złom metalowy. Przedmioty codziennego użytku i bezcenne częstokroć dzieła sztuki wszystko przetapiało się na niemieckie działa. To też władze polskie z wyjątkową ostrożnością sortują złom nagromadzony we wrocławskich zakładach rafineryjno-przetwórczych. W stosach złomu znaleziono głowę Chopina z buta Wacława Szymanowskiego. Niemieccy kulturträgerzy zrabowali pomnik, który był ozdobą Parku Łazienkowskiego w Warszawie, przeznaczając go na złom. Dziś opiekę nad uratowanymi pamiątkami narodowymi objęło Ministerstwo Kultury i Sztuki. Do portu w Gliwicach przybył pierwszy transport rudy żelaznej ze Szwecji. Rudę przywiozły ze Szczecina te same barki, które przewożą na wybrzeże nasz węgiel. Kanał Słodniski i Odra grają coraz donioślejszą rolę w obrotach towarowych za granicą. Gmach Politechniki Warszawskiej dotkliwie ucierpiał na skutek zniszczeń wojennych. W odbudowie sal wykładowych czynny udział biorą profesorowie i młodzież akademicka. Przyszli inżynierowie traktują pracę swoją poważnie, ale z humorem. Ciekawe, czy profesorowie zaliczą im pracę nad odbudową Politechniki jako okres przewidzianej programem praktyki zawodowej. Profesor Politechniki prezentuje naukowe metody wbijania gwoździ. Panie z architektury okazały się prawdziwymi mistrzyniami pędzla. Nic dziwnego, jest to przecież zajęcie związane ze sztuką. Z pogiętego i zdawałoby się bezużytecznego żelazstwa powstają nowe lampy dla kreślarni. Papier do pakowania zamienia się w wyszyty. A oto wykład w nowo odbudowanej sali. 300 młodych architektów słucha wykładu prodziekana Kruścińskiego. Życie w Warszawie anno 1946 nie jest łatwe, ale za kilka lat wspominać będziemy z rozrzewnieniem i dumą czasy, kiedy akademik musiał być murarzem, a ministrowie uprzątali ulicę. W Norymberdze rozpoczął się nowy wielki proces przeciwko zbrodniarzom wojennym. Przed amerykańskim trybunałem stanęło 23 hitlerowskich lekarzy pod zarzutem dokonywania zbrodniczych eksperymentów chirurgicznych na bezbronnych więźniach obozów koncentracyjnych. Oskarża amerykański prokurator Taylor. Brandt. Przyboczny lekarz Hitlera, generał SS i komisarz Rzeszy dla spraw zdrowia nie poczuwa się do żadnej winy. W
generał pułkownik Handlauser, drugi niewinny zbrodniarz, oskarżona lekarka z obozu śmierci w Ravensbrück. Wszyscy oskarżeni oświadczyli, że są niewinni. Przewód sądowy dowiódł jednak niezbicie, że dyplomowani zbrodniarze hitlerowscy okaleczyli lub zamordowali tysiące bezbronnych kobiet i mężczyzn. Cały świat poruszony został niedawno wieścią o dramacie, który rozegrał się wśród alpejskiej pustyni lodowej. Amerykański samolot pasażerski Dakota C-53 nie doleciał do miejsca swego przeznaczenia. Oto zdjęcia dokonane z samolotu wywiadowczego, który odnalazł szczątki Dakoty w pobliżu Interlaken Alpa Schweizarska. Ekspedycje ratownicze przez 4 dni poszukiwały 12 pasażerów samolotu. Ofiary katastrofy oczekiwały ratunku przy 20-stopniowym mrozie na wysokości 3000 metrów. Samolot ratowniczy przybył dosłownie w ostatniej chwili. Godzina opóźnienia kosztowałaby życie rozbitki. Ostatecznie nikt nie zginął, było tylko kilka wypadków odmrożeń i kilku rannych. Miniaturowy samolot 7 razy startował na skraju przepaści, szczęśliwie odwodząc odnalezionych rozbitków do Meyeringen. Wszystko skończyło się dobrze, a szwajcarscy lotnicy i ratownicy jeszcze raz zapisali się chlubnie w służbie dla ludzkości. Statek Urlana przywiózł do portu w Londynie całą menażerię, która powiększy tamtejsze zoo. Co za szczęście, że żyrafy nie noszą naszyjników. Byłby prawdziwy kłopot z powodu długich szyj. Szympans tak się przejął podróżą, że postanowił natychmiast zalać robaka wzorem prawdziwych marynarzy. Ale dostał tylko wodę, która niezbyt mu smakuje. Lampart i nosorożec natychmiast po przybyciu do Londynu zarazili się angielskim splinem. Żyrafy natomiast ujawniły przerażający brak ambicji, przyjmując poczęstunki od nieznanych ludzi. Zoo londyńskie jest wspaniale urządzone, ale zwierzęta są usposobione melancholijnie. Prawdopodobnie wiele słyszały o mgle tutejszej, która na przybyszów z Afryki działa zabójczo.